Podejdź. Co tym razem? To jest trzeci trup w ostatnich dwóch tygodniach. Zabity strzałem w czoło, jak ostatni. Wygląda jak z mafii. Nie wygląda mi to na porachunki mafijne. Świetna sprawa na zakończenie kariery, co? To może trwać latami. Jakieś poszlaki? Żadnych. Gości jest cholernie dobry. Kurwa. Daj spokój, rozwiążesz to i odejdziesz w parę. Cześć, wiem coś nowego w tej sprawie? Cześć, na razie nic. A ty co taki pochmurny? Nie chcę o tym stary gadać. Jesteś moim partnerem, możesz powiedzieć mi wszystko. Jutro mija 5. rocznica śmierci mojej żony. Nie mogę przestać o tym myśleć. Nie wiedziałem, przykro mi. Odkąd zginęła, nic nie ma dla mnie sensu. Jedyne co mnie trzyma przy życiu to świadomość, że stoi na straży, że wymierzam sprawiedliwość, że robię to dla niej. Jak zginęła? Detektywie, zaginęła była policjantka. I co z tego? To wydział zabójstw. No tak, ale... To nie nasza działka, idź do Toma. Ale to Ewa Szajer. Ewa z mojego wydziału? Moja Ewa? Dziękuję za zaproszenie. Cała przyjemność po naszej stronie. Jesteś tak urocza jak moja żona. Nie szkodzi. Mam cały czas wrażenie, że siedzi obok mnie. Musiałeś bardzo ją kochać. Przepraszam, Maciej. Tak? Jest tak oddana swoje pracy. Gdzie znaleźliście? Taka praca. Dobra, tak, już zaraz będziemy. Musimy się zbierać. Kolejna zabójca. Przepraszam, kochanie. Widzimy się później. Uważaj na siebie. Dobrze. Kim ona była? Kiedyś z nią pracowałem. Była naprawdę świetna. Ale odeszła ze służby na własne życzenie. Na własne życzenie? Nikomu nie powiedziała dlaczego. Jeszcze nie śpisz? Nie mogłam usnąć. Posłuchaj, kiedyś zrobiłem coś naprawdę głupiego. Wierz, że mi o wszystkim możesz powiedzieć. 5 lat temu wziąłem łapówkę. Byłem prawdziwym durniem. Chciałem, żebyśmy wyszli z długów. Myślałem, że to się rozejdzie po kościach, ale teraz naprawdę robi się niebezpiecznie. Ale o co chodzi? Posłuchaj mnie. Ludzie zamieszani w te sprawy giną. Kocham cię. Dla naszego bezpieczeństwa musisz wyjechać. Nie zostawię cię. Proszę cię, wyjedź do rodziców. Jak tylko zrobi się bezpiecznie, przyjadę po ciebie. Nigdzie nie wyjeżdżam, zostaję z tobą. Obiecaj, to dla naszego bezpieczeństwa. Później zaczniemy wszystko od nowa. Obiecuję. Mamy kolejnego trupa. To nie jest rozmowa na telefon, musisz to zobaczyć. Dzień dobry.
Julka? Kochani, nie! Nie ruszaj się! Co do cholery, gdzie są wszyscy? Rzuć broń! Szalałeś? Rzuć kurwa broń! Okej, spokojnie. Tylko nie robię krzywdy, o co ci chodzi? O co mi chodzi? O to, że wziąłeś łapówkę 5 lat temu. To nie twoja sprawa. Nie moja, nie moja. To, że przez to, że wziąłeś łapówkę, Górski nie trafił do pierdla, tylko wywołał strzelninę, to też nie moja sprawa. Po co do tego wracać? To było tyle lat temu. Tyle lat temu. 5 lat temu. I codziennie od tego czasu widzę twarz mojej żony, która przechodziła wtedy przez przypadek ulicą i zginęła. Ewę i wszystkich wcześniej ty zabiłeś. Zabiłem. Wszyscy byliście winni śmierci mojej żony. A teraz ja zabiję twoją. Zemsta nie da ci wytchnienia. Giną niewinni ludzie. Trzeba to zatrzymać. Odłóż tę broń, proszę. Moja żona też była niewinna, tak jak twoja. I teraz będziesz codziennie widział jej twarz przed oczami. Policja! 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 Julka, już proszę. Chodź, wytrzymaj. Wytrzymaj, proszę. To nie twoja wina. Czego się gapisz, kretynie? Dzwoń po karetkę. Julka, nie umiera. Proszę cię. Julka, zaraz będzie pogotowie. Julka. Kocham cię. Julka, nie odchodź, wytrzymaj, proszę. Julka. Nie!